witam was serdecznie. Siemano, pokażę wam, jak powstaje moje studio. Dużo komentarzy na Instagramie i na Facebooku pojawiło się, kiedy zacząłem rzucać. To jest moje spełnienie marzeń. Marzyłem o tym całe życie, żeby mieć swoje studio. Tu jest piwnica, na górze w lokalu będzie nasza firma odzieżowa. I tak to wszystko powstaje, robimy to własnymi rękami, bo jak sam zrobisz, to będzie najlepiej zawsze. W tym materiale zobaczycie taki making of tego studia. Nasz kameraman był niedostępny i dopiero dzisiaj jest dostępny, więc zaczynamy. Kurwa, jak nas popieści, to będzie wesele. Ty, moje kawałosy się zabrał. Wczoraj lambo po pijaku rozwaliłem. Tego nie dawaj do vloga. Pierwszy studia. No i tak to wygląda. Oj, kurwa! Przestań pierdolić, naprawdę. Kim ja pracuję? Będzie wszystko zajebiście. Typowa polska robota, widzicie, zapłaciłem majstrowi, żeby mi ogarnął studio, a wyszło jak zwykle. Nikt tak nie zrobi, jak sobie nie zrobisz sam. Tak jest, to już a za wiedzę trzeba płacić. Dokładnie. Pamiętajcie, BHP przede wszystkim, rękawiczki, okulary. Okulary są. Ja bym ci pomógł, ale to będzie tak pięknie idzie. Nie będę ci się wtracał w robotę, wiesz? Także pamiętajcie, wykończenia, ścianki działowe, remonty, włamania, wymuszenia. Dzwoncie. To co tutaj robimy, to będzie pułapka akustyczna. Można takie pułapki kupić, ale jest to w sumie dużo droższe niż jak sami ją zrobicie. Jak macie jakieś domowe studia albo chcecie troszkę wygłuszyć pokój, to zazwyczaj warto by było zrobić pomiary. Wtedy możecie sobie zrobić takie pułapki akustyczne. To jest banalne. Bierzecie drewno, kątowniki. To jak się nazywa? Sznurek snopowiązałkowy. I wiążecie sobie go tak, w środku wykładacie wełnę, która świetnie działa akustycznie. Tak jak tutaj widzicie, mamy wełenkę, dziesiątkę. I potem to wszystko zabija się materiałem i macie piękne pułapki. Można sobie je w domu w różnych kolorach na ścianie powiesić i zajebiście to działa akustycznie. Także polecam zrobić to samemu, niż wydawać kupę siana. Kurwa. Niż 1200 za drzwi, one muszą być wytrzymane. Dobra, stestowane. Nie, no solidne drzwi. Trochę ważne. Dobrze, będzie cisza, w eterze. Ilu typa jest potrzebne do obsadzenia ramy? Pojedynica wokół. Dobra. Majster już nie widzi o tej porze, dajcie mu balantajsę. Tu bez balasza to nie ma roboty, bez balantyny to nie ma roboty. Nie, majster? Nie. Tego fachowcy. My jesteśmy najlepsi fachowcy. Panie, to pan to tak spierdoli jak my. Fachowiec, bez mowy. Gimby nie znają syfonów, co? Królu złoty! Aha, widzisz to? Nie będę mówił nazwy pizzerii, ale wspieramy ją codziennie tutaj. Już od 5 dni. Witam serdecznie. Przyprowadzki remonty. To my. To jest właśnie nasz nowy dostawczak. Mercedes A-klasa. Zmieści się wszystko. Ja sprawdzałeś kiedyś twardość lakieru? Twardość lakieru? No, tak się obrócił. To lepiej nie sprawdzę. Dzisiaj robimy elektrykę. Będziemy kłaść kable. Trochę się na tym znam, trochę nie. Jak nas popieści, to będzie wesele. Wszystko wzięte. Wykładzie na niechonność. Silny chłopak jest. Ja i tak tutaj dużo zrobiłem. Patrz. Nie to, że płaci. Dobrze płaci. Dobry apartament mi wynajął, dobre żarcie mi kupuje, płaci mi za robotę. To jeszcze dobra, wszystko za mnie nosi, nie? Wszystko tnie, co trzeba. Człowiek, ja tylko dyryguję panu. Dobrze, no bo to jest pas. Chętny, powiem ci. Żadnej pracy się nie boję, nie? A mi się zdaje, że spad. Tak myślałem, żeby kibel zatkać, nie? Czekaj, ja ci może przepcha, wiesz?
Tylko wtedy będzie chętny do pracy. Majster, tu jest tuning, opowiadaj. No to lecimy. Zderzaczek w kamelonie, lampy w środku lakierowane, dołożone ringi. Co? Lambo bierze? Nie, ale Mercedes AMG tak. Tu będzie, powiedzmy, szyna, 2 metry, dwie będą szyny i ta pułapka będzie zamiast drzwi. Będzie się otwierała, wiesz o co chodzi, i będzie się zamykała. Zamiast drzwi, żeby akustykę zrobić, to wymyśliliśmy sobie taki patent, że ona po prostu będzie jeździła na dole, na górze i będzie picobello. Ty, moje kabanosy się zabrał, ty! Pyszne. Majster, nie dość, że balasza z 2 litry wypija dziennie, to jeszcze kabanosy podpierdolę. Nie, śpiewa nie będę, kup. Jezus. To bardzo cię lubię. Jeden mi został. Dlaczego? Pamiętajcie, miara zawsze na oko. Tak się to robi. Będzie wełna, dzisiaj będzie skończona już kabina. I tak to wygląda. Codziennie pracujemy już w poniedziałku, to jest 5 dzień. Kamera jest z nami dopiero 2 dzień. Wcześniej wierciliśmy wszystko, robiliśmy całe stelaże i teraz będzie już tylko pięknie. Jedziemy. Te klocki lewe. Przyjechałem zobaczyć, czy nic nie ten. O, akurat mam pracy w banku, przerwę, to wpadłem chwilę. Co mi tam pipczy? Wczoraj Lambo po pijaku rozwaliłem, to na dzisiaj rano podjechałem po jakiegoś merca na szybko. Patera. Prowadź do Vola Park. Sznurek snopowiązałkowy. Wiadomo, że wiem, jak to wygląda i co to jest. A 3 takie zaślepki. To na elektronice, nie? Ta wełna jest skalna, więc tak nie gryzie mocno. Ale jakbyście robili w mineralnej, pamiętać, że one mocno pylą, ogólnie powinno się to robić w maskach, ale my jesteśmy hardcore'owi wykończeniowcy. Słuchajcie, jeżeli chcecie inwestować teraz, to inwestujcie w wełnę. I w drewno. Na dzień jest coraz droższe. I nie ma nigdzie. Żeby ich oświeciło w końcu światłem, robisz? Jeszcze kabelki trzeba ładnie do ściany umocować, na razie sprawdzimy, czy wiesz, wszystko działa ładnie, tak jak należy. Razy 50 35 plus 45 prosta matematyka 90 2 razy 45 na skrzydle i 4 razy 50. Szefuniu, proszę bardzo. Naprawdę szefa szanuję. Kierowniku. Ale podwyżki nie będzie. Będziemy z tego robić jedną długą listwę. Ile gniazdek trzeba potrzeba w jednym miejscu pod całym biurkiem, nie? No na studiu tak musi być. Pamiętajcie, że prawdziwy mężczyzna nie boi się dotykać wełny gołymi rękami. O, to są najbardziej cenne, kurwa, momenty. Jak kurwa zapierdala namiotę. Ja myślę, że tyle dysku to możesz wykorzystać. Widział to ktoś kiedyś, kurwa, czy w namiotle. Bardzo mi się podoba. Nie chcę tego czegoś tam. Sprawę mam do ciebie sobie, bo próbówka mi zniknęła. Sprawdziłbyś językiem, czy w kablu jest prawda? No to dawaj. To jest chuj, to do kibla będzie. Po nogi. I co, zwiemy go tutaj? U stary. Teraz, żeby tak zostało, Polska. Jak będą... Larze, dupeczki. Majster, kurwa, co ty w robocie jesteś, gdzie ty? Zdawałem się, panie chirurg by lepiej tego nie zrobił. No i tak to wygląda, studio już prawie gotowe, czekamy tylko na szybę tutaj do kabiny. Dojdzie zaraz sprzęt, dojdzie biurko, tutaj będzie kanapa, będzie stoliczek, taki chill room, tutaj będzie biurko, odsłuchy, no i potężna kabina. Zawsze marzyłem o tym, żeby ta kabina była potężna, ona ma 5 metrów na 2. Więc to jest 10 metrów kwadratowych. Myślę, że wystarczy nawet 4 osoby, 5 osób, jak będą chciały nagrywać jakieś podcasty czy coś, to spokojnie się zmieszczą. Można zostawić mikrofony i będzie pięknie. No i tu powstanie
dużo pięknych hitów. W tamtym roku wydałem kawałki, które leżały już bardzo długo. Tak naprawdę nie nagrałem rok nic nowego i marzyłem o takim miejscu. Już czuję inspirację, czuję, że to będzie to i w tym roku czekajcie, bo Kubańczyk zabije. A, teraz robimy bass trapy domowej produkcji. Robimy potem pułapki. No i co, kończymy, zamawiamy sprzęt. Wczoraj dużo narobiliśmy, całą noc pracowaliśmy, dlatego jesteśmy tacy zmęczeni. Ale poważnie, siedzieliśmy tu do 1:30, jak już pojechałeś. O 23:00 siedliśmy z konserwatorem w Skupcie porozmawiać. I żeśmy jeszcze opierdolili tą całą ścianę, zrobiliśmy tamtą pułapkę. Tam pomagasz, tu pomagasz? No ja wszędzie pomagam, gdzie jest potrzebna pomoc. To jest ta aplikacja, która w 15 minut zawsze dostarcza zakupy. Odezwijcie się, to może być wasza reklama. Co wczoraj robiłeś w nocy? Gdzie byłeś? Ja czytałem książki wczoraj. Odebrał o 10:30, nie, 10:40, ledwo. I mówi, o tylko pierwszy telefon odebrałem, no kurwa, nie dziwne kurwa, że pierwszy. Czemu nie odbierasz? Jak nie odbieram? Przecież pierwszy telefon dzwoni i od razu odebrałem. Odbiera telefon? Ja mówię, za 10 minut po ciebie jestem. A, czyli to się dzieje jednak naprawdę. Kim ja pracuję? Proszę bardzo. Zmiksujemy twój kawałek, zrobimy twoje studio. Umówimy się z twoją siostrą. Tak, będzie ładnie zakryte. Tak, to będziemy musieli zakryte. Tak, tak. No, uważaj. It's a trap. Zrobimy trap, kurwa. To nam nie potrzebne. To też nie chcę. Ja. Dasz mi pracować? Zilustrowałeś? Wąs poszedł. I to jest oj, nieźle, co? Tam z prawej chyba nie równo. Zara nierówny będziesz miał nos, niestety. Nie mam nosa. Babienice. Długo to by ci na plecach. Szkoda, że przez tydzień cały nie piłem. Byśmy się lepiej poznali. Dołożyliśmy dzisiaj listwy, betonik ma dwie lewe ręce, więc nie szło to dzisiaj szybko. Prawie jak sam. Nie, no świruję. Doszły też gitarki, dwie moje gitary. To jest gitara Takamine, elektroakustyk, zajebista, no już top, jeżeli chodzi o gitary. A ta gitara jest bezcenna, bo to jest Dovina, którą dostałem na 21 urodziny od rodziców i to jest chyba najcenniejsza gitara, jaką kiedykolwiek miałem. Pięknie gra. Bardzo ładnie brzmi ta gitarka. Musimy zamontować jeszcze klamki w drzwiach, dojdzie jeszcze szyba. Tutaj będzie taka specjalna szyba na zamówienie, która tłumi 45 dB. Drzwi też musiały być specjalne, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby tu naprawdę było profesjonalnie, bo robimy bardzo profesjonalnie to wszystko i się przykładamy, żeby jak najlepsza akustyka była w tym pomieszczeniu. I jeszcze mogę was zabrać do kabiny. Tutaj tak naprawdę zrobiliśmy już prawie wszystko. Położyliśmy listwy, trzeba jeszcze podocinać kontakty, pozamawiać takie zaślepki, żeby to ładnie wyglądało. Tak samo tutaj przejście na kable od realizatorki. Będzie zajebiście, czekam aż dojdzie ta szyba. Zamawiamy teraz sprzęt, będziecie mogli sobie przyjść, korzystać. Oczywiście będzie nasz realizator również, ale będzie można ze swoim laptopem przyjść, jeżeli macie jakieś projekty. Będzie wpięcie, będzie można się wpiąć pod linię i będzie wszystko zajebiście. Robimy to od razu. Muszę się przyzwyczaić do kamery. Weź przestaw to, jak z gitarami do nich. Jak już otworzyłem studio, to jakiego profesjonalistę weźmiemy. Ja pierdolę. Żartuję, Piotruś, piątka. Ale dobrą rzeźbę zrobiłem tu. Ta listwa, trzeba było wiercić kołki. Ale większość już ogarnęliśmy, wymieniliśmy. Zawsze pamiętajcie. Na oko. Tutaj kurwa będziemy ciąć. Trzeba to delikatnie zacząć i wtedy będzie pięknie. To się połamała w chuj. Beton, następna listwa. Kurwa! Wiele hitów to pięknych powstanie. Bang! Tak otwieram ją. Łe.
Przestań pierdolić, naprawdę, to jest marne. I na wyjeździe będę? Na wyjazdowych stadionach? O Jezu, no. Cały czas grasz kurwa u siebie, no ty oszuście. Jak przegram, to nie podpiszę zgody na udzielanie użycie mojego wizerunku. A słowo czynem się stało. Ale perze, jeszcze będzie rewanż. Idziemy. W 10 minucie, więc... Ajajaj. Ja się jeszcze może zdarzyć. Kurwa, jest czerwona kartka. Dobra, następny, ja gram perze. To nam się nagrać, jak wygrywam z perze za... kurwa, w 10! No bramkę! Jedziemy! Dawaj w lewo, mordo. Nie, nie trafię, za późno. A kurde! 3-3! 3-3 w 10, kurwa, oram go! Oram go! 10! Zremisowali mnie, jak się cieszył przed chwilą. Nie! Jest! Tak jest! Tak jest! A teraz pokaż mi te ujęcia, jak on się cieszył. Kuba mi zapłacił, żebym przegrał tutaj. Wake and bake, skurwysyny! Wake and bake, skurwysynu, blau! Aaa! Bag! Niedługo będziemy gotować. Tak, będziemy gotować. No, schłaniamy wszystko przed malowaniem. Zobacz, Tomusz, jak na wymiar, kurwa. No. Takie czasy nastały. Ej, ale o... No kurwa, jest papier. My za bardzo gdzie tego przekręcić, wiesz o co chodzi? Nie, zara, Tomuś kurwa wymyśli, będzie w sekundę. Patrz jak montuzuje, ty. Jak prywaciarz, nie? Tu jest, a nie, to z tej strony. No bo tutaj jest ten. Tak, bo tam to jest troszeczkę... One nie są...